słyszeliśmy na pewno o tym, że stosowanie terapii hormonalnej może zwiększać ryzyko raka jajnika, raka piersi. To jest powszechna informacja. Niemniej, jeżeli dodatkowo wykryjemy tą mutację, to ryzyko jest dużo większe. Dlatego warto wiedzieć, czy nie jesteśmy obciążeni mutacjami, kiedy planujemy stosować terapię hormonalną. Wykrycie patogennych mutacji w genach BRCA1, BRCA2 jest także bardzo istotne dla kobiet, które planują lub które stosują już terapię hormonalną. I mam na myśli zarówno antykoncepcję, jak i hormonalną terapię zastępczą, ponieważ dowiedziono, że wykrycie mutacji i jednoczesne stosowanie tej terapii hormonalnej zwiększa jeszcze bardziej ryzyko zachorowania na nowotwory.